Danuta, sprzątaczka ze szkoły z Rybnika, wyszła wyrzucić śmieci. Wtedy nieznany sprawca zadał jej 115 ciosów nożem. Pomimo upływu 24 lat, sprawa do dziś pozostanie rozwiązana. W aktach śledztwa znajdują się jednak zeznania, które mogą sugerować, kto stoi za zabójstwem młodej kobiety. Danuta Matusik, szkolna sprzątaczka, wychodzi wyrzucić śmieci. Potem ma zejść do przyszkolnej piwnicy. Te czynności wykonywała już do tej pory setki razy. Kobieta opuszcza szkołę, idzie w kierunku kontenerów na śmieci. Chwilę później ktoś zadaje jej 115 ciosów, najprawdopodobniej niewielkim nożem albo scyzorykiem. Akta sprawy na ponad dwie dekady trafiają do prokuratorskich akt. Tymczasem w dokumentach są materiały, z których wynika, kto może stać za śmiercią młodej kobiety. Danuta z Witoldem zamieszkują w wieżowcu przy ulicy Kilińskiego w kwietniu 1986 roku. Młodzi poznają się kilka lat wcześniej. Mężczyzna przybywa na Śląsk z Grybowa na Sądecczyźnie. Zakochują się i w 1982 roku biorą ślub. Mają czterech synów. Adama, Gabriela, Wojciecha i Dawida. Witold jest kierownikiem w oddziale zmechanizowanym robót drogowych. Pracuje na niewielkim dźwigu przenoszącym materiały budowlane. Podczas rutynowego podnoszenia betonowej płyty maszyna zaczyna się przechylać. Witold z kolegami próbuje ją ustabilizować, podkładając drewniane bale. W pewnym momencie dźwig przewraca się i przygniata mężczyznę. Diagnoza lekarska, pęknięcie kości czaszki i niezdolność do pracy. Witold w 1990 roku zostaje rencistą. Powracające bóle głowy nawet po latach przypominają mu o wypadku. Danuta pracuje w szkole jako sprzątaczka od 1992 roku. Najpierw w Niedobczycach, a potem w zasadniczej szkole zawodowej przy ulicy Świętego Maksymiliana. Za swoją pracę otrzymuje 400 zł miesięcznie. Jest 2 marca 2000 roku. Danuta wstaje rano, przygotowuje śniadanie synom do szkoły. Krząta się trochę po mieszkaniu, szykuje do pracy. Wychodzi z domu. Jej mąż Witold dogania ją i odwozi na przystanek. Małżonkowie są pokłóceni. Mężczyzna trafia do szpitala w Wodzisławiu Śląskim kilkanaście dni wcześniej, po tym jak zostaje uderzony kuflem w osiedlowym barze. Wypisuje się na własne życzenie, co staje się zarzewiem kłótni. Danuta zaczyna pracę o godzinie 13 wraz ze swoimi dwiema koleżankami. Panie pracują zazwyczaj do godziny 20. 2 marca 2000 roku sprzątaczki zamykają drzwi do szkoły około godziny 18. Chwilę później dwóch chłopców puka w nie i pyta, czy druga klasa skończyła lekcję. Zajęcia mają tylko uczniowie z klasy trzeciej E. Naukę przerywają odgłosy z zewnątrz. Nieznajomi prowadzą ożywioną dyskusję. Nauczycielka podchodzi do okna, otwiera je i upomina rozmówców. Twarzy nie widzi, na zewnątrz jest już mrok. Ostatecznie belferka kończy lekcję 15 minut przed czasem, o 18:45. Kasia, jedna z uczennic, zostaje po zajęciach, siada przy portierni i czeka na przyjazd chłopaka. Widzi, jak Danuta sprząta klasę. Kobiety rozmawiają, sprzątaczka wylewa wodę z wiaderka, bierze dwa worki śmieci i idzie w kierunku drzwi. Kasia wychodzi z budynku mniej więcej w tym samym czasie. Zawraca, bo zapomniała butów i znów wychodzi. Kiedy idzie w kierunku samochodu, od strony boiska słyszy głosy dwóch młodych mężczyzn. Jeden krzyczy: ej ty! Dziewczyna wsiada do samochodu chłopaka i odjeżdżają.
Jedna z koleżanek Danuty zauważa, że nie ma jej od dłuższego czasu. Razem z drugą sprzątaczką zaczynają jej szukać. Wychodzą przed szkołę i widzą porozrzucane śmieci obok kontenera. Ogarnia je strach. Wracają do szkoły i dzwonią po woźną, jej męża i jednego z członków rodziny z prośbą o przybycie na miejsce. Stanowisko z kontenerami na śmieci znajduje się około 200 metrów od szkoły. W 2000 roku nie ma tam żadnych latarni i po zmroku jest tam ciemno. Niedaleko znajduje się też niewielka ulica z kilkoma domkami jednorodzinnymi. Dziś to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Nie ma już zespołu szkół, w którym pracowała Danuta. Na tyłach znajduje się filia biblioteki miejskiej. Idąc w kierunku wejścia, trzeba minąć kontenery na śmieci. Nic nie przypomina o tragedii, która wydarzyła się tutaj 24 lata temu. Tymczasem po przybyciu na miejsce woźna i jej mąż rozpoczynają poszukiwania Danuty. Dołącza do nich jeszcze jeden mężczyzna. To zięć jednej ze sprzątaczek. Kobieta poprosiła go o przyjazd. Idą w stronę śmietników. W pewnym momencie dostrzegają ciało Danuty. Leży na plecach, ma otwarte oczy, które patrzą w górę. Przed szkołą pojawiają się pierwsze radiowozy, karetka pogotowia, gapie. Policyjny pies dwukrotnie podejmuje trop i rusza w kierunku szkolnego budynku, jednak potem go gubi. Śledczy niedaleko ciała znajdują klucze z napisem piwnica. Technicy zabezpieczają je, ale nie ma na nich żadnych śladów. W szkolnym pokoju śledczy znajdują to, co zostało po Danucie. Czarny płaszcz, damską torebkę, a w niej 2 złote, perfumy, szminkę, książeczkę ubezpieczeniową dzieci i lakier do włosów. Protokół z sekcji zwłok wylicza szczegółowo zadane rany. 48 na głowie, 36 na szyi, 15 na klatce piersiowej, 16 na innych częściach ciała. Łącznie 115 ran. Zadano je scyzorykiem lub nożem o bardzo krótkim ostrzu. Lekarz notuje. Przyczyną zgonu były liczne rany kłute na głowie, szyi i klatce piersiowej, które doprowadziły do znacznego wykrwawienia się. Około godziny 22 do drzwi mieszkania Witolda i Danuty pukają policjanci. W środku jest mężczyzna i 4 dzieci. Informują go o tym, że jego żona została zabita i zaczynają przeszukiwać mieszkanie. Podczas przeszukania Witold Matusik zachowuje się spokojnie, piszą w urzędowej notatce. Na polecenie prokuratora zatrzymują mężczyznę, wsadzają do radiowozu i odjeżdżają. Witold zostaje przywieziony do komendy w Rybniku w ubraniu, w którym w południe wyszedł z domu. Śledczy sprawdzają je dokładnie, ale nie znajdują śladów krwi. Mężczyzna ma alibi. Po tym jak wysadza żonę na przystanku, jedzie do poradni przy ulicy Parkowej. Dzień wcześniej wypisuje się ze szpitala i chce teraz skonsultować się z lekarzem. Z przychodni przemieszcza się do gazowni przy ulicy Zebrzydowickiej, aby zapłacić rachunki. Później udaje się na kurzą fermę pod Rybnikiem po jajka, potem z 2 kolegami wyruszają do stadniny. Wracając, karmią gołębie. Witold z kolegą mają 2 gołębniki. Potem obaj jadą pod blok przy ulicy Kilińskiego, gdzie mieszkają. Witold jest w domu około godziny 19:30. Wychodzi jeszcze na 10 minut do zaparkowanego samochodu, bo czegoś zapomniał. Mężczyzna opowiada śledczym jedną rzecz. Kiedy Danuta była nastolatką, poszła ze swoją koleżanką do wróżki. Starsza kobieta powiedziała żonie Witolda, że zginie tragiczną śmiercią i nie dożyje 40 roku życia, osieracając po sobie małe dziecko. Przez lata była to rodzinna anegdota, jednak kiedy w wieku 36 lat Danucie urodził się kolejny syn, kobieta zaczęła się zastanawiać, czy ta wróżba nie jest prorocza. Dwa dni po śmierci Danuty dwaj nieznajomi mężczyźni szukają w zakładzie fryzjerskim Katarzyny, uczennicy, która przed śmiercią rozmawiała ze sprzątaczką. Czego chcą i dlaczego jej szukają, nie wiadomo. Dziewczyny nie ma wtedy w pracy.
Pracownica, którą mężczyźni wypytywali o Katarzynę, nie zapamiętała ich twarzy. Stoją w zaciemnionym miejscu. Zapamiętuje tylko włosy jednego z nich. Ciemne, krótkie, przylegające do twarzy. Jedna z postaci stoi tyłem do fryzjerki. Śledczym nigdy nie udaje się ustalić, kim są dwaj mężczyźni. Dzieciństwo Jana O. kończy się w wieku 8 lat. Wtedy umiera jego mama, a ciężar utrzymania rodziny spada na ojca. Ten dużo pracuje i rzadko bywa w domu. Dwie starsze siostry nie zastępują mamy Janowi. Same są nastolatkami. Chłopak z biegiem lat opuszcza się w nauce, coraz częściej wagaruje, aż ostatecznie zaprzestaje edukacji w 6 klasie podstawówki. Jest luty 2000 roku. Jan O. ma 16 lat. Nastolatka zatrzymuje patrol policji. Funkcjonariusze przywożą go do domu i zostawiają. Chłopak chwilę krząta się po mieszkaniu i znów ucieka. Noce spędza na klatkach schodowych, głównie na nowinach. Śpi na ostatnim piętrze. Utrzymuje się z tego, co ukradnie. Na 3 tygodnie przed śmiercią Danuty chłopak znów znika z domu. Opinie mieszkańców osiedla na temat Jana O. są następujące. Złodziej, drobny cwaniaczek, szuka uznania u rówieśników, chce im zaimponować, dlatego lubi opowiadać, co i komu ukradł. Stroni od bujek, wącha klej i rozpuszczalnik, po nich staje się bardzo agresywny. W dzień zabójstwa Jan O. budzi się na klatce schodowej jednego z wieżowców. Nastolatek wychodzi z bloku i idzie w kierunku zespołu szkół zasadniczych. Przystaje za budynkiem rozdzielni i czeka, aż jego koledzy przyjdą na papierosa podczas przerwy. Jednemu z nich opowiada, że ukradł klucze do mieszkania Tomaszowi O. i mu je spali. Po godzinie 11:00 wsiada w autobus do Jastrzębia Zdroju. Tam chodzi bez celu. Najpierw w stronę dworca głównego, a potem ulicy Arka Bożka, skąd wraca do Rybnika. Około 16:00 jest w okolicy elektrowni i szkoły, w której pracuje Danuta. Spotyka kolegów, razem wąchają klej i rozpuszczalnik. Jan O. podchodzi do grupy rówieśników. Wśród nich jest Tomasz O., ten sam, któremu ukradł klucze do mieszkania. Pomiędzy nastolatkami dochodzi do szarpaniny. Tomasz przypiera rywala do muru, a potem rzuca na ziemię, ale nie używa pięści. Jan O. przegrywa starcie i zostaje upokorzony na oczach kolegów. Jest wściekły, odgraża się i odchodzi w kierunku szkoły. Jest godzina 18:30. Do momentu, aż pojawia się przy policyjnej taśmie, nie wiadomo, co dokładnie dzieje się z chłopakiem. Jego opowieść jest niespójna. Przedstawia on sprzeczne wersje, kłamie. Zdaniem Jana O., o godzinie 18:30 jest na przystanku oddalonym o 4 km od szkoły, gdzie pracuje Danuta. To zastanawiające, bo w tym samym czasie, według 4 innych osób, szarpie się z Tomaszem O. Tymczasem Jan opowiada, że będąc na przystanku, w pewnym momencie dostrzega idącą parę. W chłopaku rozpoznaje swojego znajomego. Tak przynajmniej twierdzi. W zależności od opowieści nazywa go Adamem, Piotrem, Michałem. Wita się z chłopakiem i dziewczyną, po czym para idzie dalej. Znajomy, po tym jak odprowadził swoją wybrankę do internatu, wraca na przystanek. Podjeżdża autobus. Chłopak chce wsiadać, ale słyszy głos Jana O. Ten ostrzega go, że w środku są kontrolerzy biletów. O proponuje, żeby razem poszli na piwo w okolice Placu Wolności. Tam siedzą do 21:00, po czym wychodzą z lokalu, bo pracownicy szykują się do zamknięcia baru. Wychodząc, O kłóci się z barmanką o to, że ta nie chce mu sprzedać papierosów. Po wszystkim Jan wraca w okolice szkoły i staje przy policyjnych taśmach. Wspomniany w opowieści Adam, Piotr, Michał to Tomasz H. Potwierdza on, że w dniu zabójstwa Danuty odprowadził swoją dziewczynę do internatu, a kiedy chciał wejść do autobusu, nieznajomy mężczyzna ostrzega go przed kontrolą biletów. Potem razem poszli na piwo do pobliskiego barku. Twierdzi, że Jana O. nie zna i nie rozpoznaje jego twarzy. Beata, jego dziewczyna, mówi, że nigdy nie widziała O. Na dzielnicy ludzie plotkują. Zabił Jan O., bo Danuta złapała go kiedyś, jak próbował włamać się do szkoły. Mówi Mariusz, współtwórca policyjnego krakowskiego archiwum X.
No na pewno w tej sytuacji coś musiało być, że osoby, które tam na osiedlu rozmawiały o tej sprawie, czyli mówimy o plotkach, to mówimy o takich informacjach, które się przewijają i często policja powinna zbierać takie informacje i je analizować i weryfikować, bo często niejednokrotnie w tych plotkach w cudzysłowie nazwanych jest jakieś tam ziarno prawdy lub kierunek i tutaj ewidentnie skądś ta relacja musiała mieć swoje miejsce, czyli ta osoba musiała być kojarzona, uznawana za osobę, która jest agresywna, która może się dopuścić do takiego czynu. I tutaj jak najbardziej policja, jak gdyby wytyczając wersję, powinna się zająć takimi osobami, czyli są typowane takie osoby, a tym bardziej, gdzie są to osoby z bliskiego tutaj osiedla, z bliskiego rejonu. Mówi Bogdan, współtwórca policyjnego krakowskiego Archiwum X. To są właśnie te klasyczne ślady na duszy ludzkiej, których staram się przedstawić w szerzej kryminalistyce. To ewidentnie wskazuje, że ten człowiek jest powiązany z tą sprawą. Jeżeli do tego mamy jeszcze dodatkowe ustalenia, że on pochodzi z tego osiedla, gdzie na terenie którego znajduje się szkoła, gdzie doszło do zabójstwa pani Danuty, sprzątaczki z tej szkoły. Mamy też ustalenia, że on w jakiś sposób używał substancje odurzające, pod wpływem których był agresywny. I mamy też doświadczenie z kryminalistyki, że zazwyczaj tego typu przestępstwa, gdzie dochodzi do kilkudziesięciu zadawania ciosów nożem i to takim nożem, no powiedzmy scyzorykiem czy jakimś takim innym mniejszym nożykiem, no świadczy o tym, że dokonuje to osoba zazwyczaj właśnie w młodym wieku, w wieku 16 do 18 lat, mieszka gdzieś w pobliżu. Jest to pewien standard w kryminalistyce i jeżeli dochodzi do tego inne zeznania po prostu ludzi, którym ten człowiek opowiadał, prawda, i przyznał się do tego zabójstwa, to nie mamy żadnych wątpliwości, że on jest sprawcą zabójstwa. Tymczasem z opinii psychologicznej sporządzonej przez ekspertów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie dowiadujemy się, że sprawca napada na Danutę bez wcześniejszego przygotowania, odpowiedniego narzędzia i planu. Nie ma zamiaru zabić. Zdarzenie ma charakter sytuacyjny i spontaniczny. Napastnik pochodzi z rodziny o niskim statusie społecznym. Posiada podstawowe wykształcenie, nie dba o swój wygląd. Agresor nie jest skonfliktowany z ofiarą. Charakteryzuje się najwyżej przeciętną inteligencją. Zna okolice i ma przewagę fizyczną, ale nie na tyle, aby zdominować sprzątaczkę. Ta przez pewien czas skutecznie odpiera atak. O skali bestialstwa i agresji biegli piszą. Możliwe jest także, że nastawienie takie przejawia on szczególnie wyraźnie pod wpływem substancji odurzających. Jest też prawdopodobne, że środki odurzające wyzwalają jego pobudzenie seksualne. Śledczy, prócz Jana O., przyglądają się postaci Adama M. Kilka osób zeznaje, że kręci się on często obok szkoły. Szkopuł w tym, że mężczyzna mieszka niedaleko niej. Policjanci sprawdzają go, ale okazuje się, że na czas zabójstwa ma on alibi. Był w pracy w innym mieście. Tymczasem, dzień po zabójstwie, Jan O. siedzi na klatce schodowej. W pewnym momencie dostrzega go mieszkający w bloku Grzegorz P. O zaczął płakać i powiedział, że tego nie zrobił, zeznaje nastolatek śledczym. Tata Grzegorza chce zawieźć Jana do komisariatu, aby wszystko wyjaśnił. O odmawia i wychodzi na zewnątrz. Dwa dni po morderstwie. Szymon, Ireneusz, Michał, nastolatkowie mieszkający niedaleko szkoły, rozmawiają o tragicznych wydarzeniach. Dochodzą do wniosku, że za zabójstwem stoi Jan. Niespodziewanie pojawia się Jan O. Chłopcy pytają wprost, czy to zrobił. Ja jej nie zabiłem, odpowiada. Nastolatek jest pijany, czuć od niego woń alkoholu. No dobra, to ja ją zabiłem. Najlepsze było, jak podcinałem jej gardło, dodaje po chwili. Rozmowę przerywa przybycie Tomasza O., tego samego, któremu Jan O. kradnie klucze i grozi spaleniem mieszkania.
Dwa dni po zabójstwie Jan O. zostaje zatrzymany przez policję. Śledczy zabezpieczają jego kurtkę, widać na niej ślady krwi. Te, jak twierdzi O., powstają podczas bójki w klubie Viva w Rybniku. Jest tam sam. Otrzymuje cios szklanką z piwem w głowę i z głowy i nosa leci mu krew. Powodem ataku jest wulgarna odpowiedź O. do nieznajomego mężczyzny. Śledczy zabezpieczają ubrania do badań. Na kurtce znajduje się krew O. Dodatkowo laboranci ustalają, że na skarpetach i kurtce znajduje się krew ludzka, ale nie są w stanie ustalić, do kogo należy. Nieznana osoba 10 dni po zabójstwie dzwoni do dyżurnego policji w Rybniku. Opowiada, że związek z zabójstwem mają osoby, które napadły na Witolda. Podczas bójki mówią do niego: twoja żona ma za długi język. Chodzi o sytuację z połowy lutego. Witold idzie do osiedlowego baru Elita. Wychodząc z niego dostaje kuflem z piwem i trafia do szpitala w Wodzisławiu Śląskim. A może to być też chęć pomocy w śledztwie, tak, no, ktoś mógł się dowiedzieć, prawda, o czymś takim i mógł powiązać, że może tutaj, może to nie być celowe, prawda, wprowadzenie w błąd, może być to takie anonimowe, prawda, naprowadzenie, że to może być sprawca, natomiast no, tutaj bardziej bym się przyjrzał tej innej wersji, że prawda, tam inni świadkowie stwierdzili, że nasz człowiek, którego ja uważam, że to on jest bezpośrednim sprawcą zabójstwa pani Danuty, że on kiedyś usiłował się włamać do tej szkoły i ona mu w tym przeszkodziła. No to dodatkowo jak ją spotkał, był pod wpływem środków odurzających, przypomniał sobie ten fakt, no to jest takie właśnie zemsta. Dlatego mówiła się akurat właśnie przy tym wątku tego telefonu. Tamten telefon, w każdej sprawie znajdują się ślepe uliczki i uważam, że to jest ślepa uliczka w tej sprawie. Śledczy docierają do uczestników bójki. Zdarzenie to efekt pijackiej sprzeczki. Ktoś mówi o jedno słowo za dużo, ktoś inny czuje się urażony, komuś puszczają nerwy, kufle idą w ruch. Nikt nie wie, o co poszło. Wiesław B. jest bezdomnym od 2 lat. Ma problemy z alkoholem. Leczy się odwykowo o 1,5 roku, ale nałóg okazuje się silniejszy. B. często przesiaduje w barze znajdującym się tuż obok szkoły, gdzie pracuje Danuta. Jest w nim także feralnego dnia. W pewnym momencie wstaje od stołu, wychodzi na zewnątrz i idzie do toalety. Przy umywalce dostrzega młodego chłopaka. Jest szczupły, wysoki, ma blond włosy do ramion, nie ma żadnych blizn na twarzy. Ubrany jest w czarną kurtkę i wygląda na 16-17 lat. Chłopak myje ręce, a w zlewie widać substancję koloru czerwonego. Wiesław jest pewien, że to krew. Nie pyta, co się stało. Jest przekonany, że chłopak z kimś się pobił. B wychodzi z ubikacji i wraca do stolika. Chwilę później do baru wchodzą policjanci i zaczynają legitymować gości lokalu. Wiesław nie idzie na policję. Boi się zemsty. Jakiś czas po zabójstwie chodzi przed szkołę, liczy, że znajdzie tajemniczego chłopca. Bezskutecznie. Pod koniec października 2000 roku wychodzi z baru, a po chwili zaczynają go gonić 4 młode osoby. Ucieka do domu. Na miejsce przyjeżdża patrol policji. Wiesław wszystko opowiada. Na podstawie słów B nie udało się sporządzić szczegółowego portretu pamięciowego, tylko ogólny. Daniel W. zostaje skazany na 3 lata więzienia za rozbój i kradzież. Do zakładu karnego zgłasza się 12 marca 2002 roku. Podczas odbywania kary poznaje Jana O. Dzielą jedną celę i obaj pochodzą z Rybnika. W., będąc jeszcze na wolności, słyszy plotki, że Jan miał zabić sprzątaczkę ze szkoły. Obaj dzielą prycze. Jan śpi na górze, Daniel na dole. Mężczyzna myśli, jak podejść nowego kompana. Dużo rozmawiają, głównie o Rybniku i znajomych. Wychodzą razem na spacerniak. O podchodzi do Daniela i zaczyna żalić się na wyrok. W pewnym momencie dodaje: dobrze, że nie wjechałem za głowę. W wyczuwa okazję. Rzuca: policja w Rybniku ma 100% wykrywalności. Ma 99%, bo ta sprzątaczka nie jest wykryta, odpowiada O.
Wykryta, mówi W. Nie, bo się z tego wywinąłem, ripostuje O. Masz szczęście, kończy rozmowę W, uznając, że tak będzie lepiej. Wieczorem w celi O podchodzi do W. Kontynuuje temat ze spacerniaka. Mówi, że liczy się z tym, że za 15-20 lat może wjechać za to na cele. Jan O zdradza, że zabił Danutę, bo ta go kiedyś złapała podczas próby włamania się do szkoły. Według O było tak. Wraca do domu i widzi Danutę, jak idzie wyrzucić śmieci. Rzuca się na nią. Ciosy zadaje scyzorykiem. Narzędzie zbrodni zabiera ze sobą i puszcza je w obieg. W o wszystkim informuje policjantów. Jan O opowiada, że W chce się zemścić. Za co? Tego nie precyzuje. Policjantom jednak takie tłumaczenie wystarcza. Nie wszczynają śledztwa. On się przyznał tam koledze w celi, prawda? Później tłumaczył się tym, że miał z nim konflikt. No trzeba najpierw tego człowieka, który zeznawał, który zgłosił się do prokuratury czy na policję i złamał pewne zasady obowiązujące w zakładzie karnym i zeznał na kolegę, że to on jest zabójcą pani Danuty, no to trzeba go spytać, czy wyrazi zgodę na wariografię. Ja myślę, jeżeli mówi prawdę, tutaj nie będzie żadnych wątpliwości, a więc trzeba sprawdzić, czy on mówi prawdę. I każdy świadków właśnie, którzy mówią, że on jest sprawcą, czy gdziekolwiek się chwalił, tak samo trzeba na wariografię, żeby sprawdzić, żeby mieć pewność, że nie mamy do czynienia z jakąś konfabulacją, celowym wprowadzeniem w błąd organów ścigania. I to jest tak zwane wzmocnienie dowodu, a jednocześnie jego weryfikacja. Bez takiej weryfikacji faktycznie osobowe źródła informacji no, mogą być poddawane w wątpliwość, prawda? Czy ktoś miał motyw, prawda, żeby tak zeznać. Natomiast jest oczywiście tutaj szereg jeszcze czynności wizy, które bym zrobił jako detektyw prowadzący tą sprawę, a mianowicie niewątpliwie testy psychologiczne w Instytucie Ekspertyz Sądowych z udziałem Jana O. Zresztą w tym instytucie była zrobiona przez człowieka, który gościł na łamach naszego kanału, pana Macieja Szaszkiewicza, pierwszego profilera w Polsce, opinia. Jest świetny fachowiec. Można porównać później wyniki tych badań psychologicznych z tą opinią. Jest to kolejny dowód. Oczywiście bezwzględnie, oczywiście, jeżeli wyrazi zgodę tego człowieka na wariograf. I poza tym trzeba ustalać też, jeżeli on później odbywał kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa, no ustalać, z kim był w celi i przesłuchiwać te osoby, bo prawdopodobnie wracał do tego tematu i komuś pewnie jeszcze powiedział o tym. I trzeba tutaj po prostu szereg takich czynności. Oczywiście śladów dowodowych nie będziemy mieć czysto kryminalistycznych, ale będziemy mieć inne dowody, które również są uznawane w kryminalistyce i mają taką samą wartość dowodową jak ślady linii daktyloskopijnych czy ślady biologiczne. Tutaj w tej sprawie możemy dokonać sprawdzeń, jeśli chodzi o Jana O, takich podstawowych, czyli gdzie ta osoba była legitymowana, z kim ta osoba przebywała. I te informacje mogą nam też wzmocnić ten materiał dowodowy. Jeśli się okazuje, że on jest legitymowany w tym obszarze, że jest legitymowany w okolicach szkoły, czy podczas pewnych zachowań, to tak samo wskazuje i może nam pomóc. Wspomina sprawę, z którą przez długi czas z Bogdanem próbowaliśmy, w zasadzie nie prowadziliśmy ją bezpośrednio, ale mieliśmy nadzór, to jest sprawa zabójstwa ekspedientki w Niedomicach. I tutaj mamy podobne okoliczności, że bardzo brutalny atak sprawcy, wielokrotne użycie ostrego narzędzia, takie jak gdyby nadzabijanie. I w tej sprawie, o której tutaj w tej chwili rozmawiamy, jest podobieństwo takie, że akurat w pierwszej sprawie Niedomic okazało się, że sprawca pochodził z tego bliskiego kręgu, czyli był mieszkańcem okolicznej miejscowości. I tutaj też mówimy, że osoba, która jest typowana do zabójstwa na Śląsku, też pochodziła z osiedla, gdzie znajdowała się ta szkoła, gdzie zginęła ta osoba. Tutaj możemy powiedzieć, że no, takie ewidentne okoliczności wskazują, że nie należy szukać czasami bardzo daleko, a ten sprawca jest bardzo blisko. Ciało Danuty zostaje pochowane na jednym z rybnickich cmentarzy. Sprawa zabójstwa pozostaje nierozwiązana od 24 lat.
Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu Polskie Archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać, a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególnie dziękujemy pani Joannie Górce, Kindze Kosoń, Karolinie Zarębie, Grażynie Szczerbie, Małgorzacie Fagerstrom, Ewie Bilan-Stoch, Elżbiecie Wojkowskiej, Urszuli Śledź, Agnieszce Rybickiej, Elżbiecie Stanisławskiej, Aleksandrze Demowicz, Annie Macudzie, Izabeli Jankowskiej, pani Krystynie oraz pani Joannie. Dziękujemy również za wsparcie panu Stanisławowi Lesiukowi, Radosławowi Orłowskiemu oraz Przemierzającemu Horyzontowi. Dziękujemy za wasze wsparcie i za to, że jesteście.